Panie marszałku, panie ministrze, panie i panowie posłowie, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych to oczywiście nic innego jak kiełbasa wyborcza. Czy macie problem, nie jesteście w stanie zmobilizować na odpowiednim poziomie waszych wyborców i po prostu jedziecie projekt za projektem, projekt za projektem, nieważne czy są na to pieniądze, czy nie, czy były konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego, czy nie, czy zbadaliście, jak to wpłynie na rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Na wiele pytań naprawdę nie ma odpowiedzi, dlatego teraz nie pozostaje nic innego, jak tak naprawdę zadać je panu ministrowi, choć nie spodziewam się odpowiedzi, bo wy nigdy nie odpowiadacie na trudne pytania. Ale tak po kolei, panie ministrze, jak ten projekt wpłynie na poszczególne branże? Ja sobie zdaję sprawę, że doprowadziliście polskich seniorów do takiego stanu zdrowia, że oni bardzo często powyżej 55 roku życia nie są w stanie faktycznie w szczególnie trudnych warunkach pracować. Publiczna służba zdrowia jest bezpłatna tylko i wyłącznie z założenia, bo w gruncie rzeczy, jeżeli jakiś senior ciężko choruje i nie wyda prywatnych pieniędzy na wizytę, diagnozę porządną czy też szybkie badania, to umrze, zanim w kolejce dostanie się na odpowiednie badania. Do tego doprowadziliście polskich seniorów, którzy faktycznie w ciężkich warunkach, w starszym wieku nie są dziś w stanie pracować. Ale drugie pytanie, chyba już tutaj padło, jak wygląda dzisiaj ilość osób, które mają przyznawane emerytury pomostowe? Mam wrażenie, że ta ustawa będzie dość jednak fasadowa, więc gdyby pan nam odkrył karty i powiedział, ile wniosków jest składanych, a ile emerytur ostatecznie dziś przyznawanych, to będziemy wiedzieli, z jakim punktem odniesienia mamy dokładnie do czynienia. Chciałabym też zapytać, jak to wpłynie na scenariusze w ZUS i na rynek pracy, to o czym mówiłam. Według pesymistycznego wariantu ZUS w tym roku ma mieć dziurę na poziomie 60 miliardów złotych, a w 2027 już 100. Jeżeli do tego doliczymy właśnie wszystkie emerytury płacone z budżetu państwa, typu mundurówki i tak dalej, no to robi się już gruba kwota. Więc gdyby pan mógł tutaj przedstawić, jak ZUS te scenariusze rozpisuje, plus te emerytury, które płacimy z budżetu, jakim obciążeniem młodego pokolenia chcecie obciążyć, patrząc krótkofalowo, a nie międzypokoleniowo, nie solidaryzując się z młodszymi pokoleniami na barkach młodego pokolenia, co chcecie powiesić? Więc gdyby pan mógł powiedzieć, ile łącznie według waszych pesymistycznych scenariuszy w 2027 roku będziemy z budżetu państwa musieli przeznaczać na emerytury, jeżeli chodzi i dopłaty do ZUS, i jeżeli chodzi o te emerytury, które bezpośrednio płacone są z budżetu państwa. No, zmiana po wyborach, wycofujecie się z czegoś, co jeszcze przed chwilą z nami popieraliście. Nic innego, tylko kiełbasa wyborcza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.